ręce do sprzątania, bo mam taki duży bałagan nie w łazience, w całym domu. Więc po prostu Michał dzisiaj zajmuje się Idą, a ja w planach mam wysprzątanie całego mieszkania, ale tak na błysk, wiecie, z wymianą pościeli. Może bez mycia okien, ale naprawdę potrzebuję wysprzątać mieszkanie, bo ostatnio co weekend mieliśmy coś i nawet nie miałam kiedy dokładnie posprzątać mieszkanie. A ja po prostu bardzo lubię mieć posprzątane mieszkanie, więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy zabieram Was na sprzątanie. Taki żarcik. Idę robić obiad i zaraz jeszcze muszę posprzątać pranie. Dzisiaj sobie wzięłam dużo na głowę. Taki. O, i pranie się skończyło, więc idziemy przerzucić pranie do suszarki. Dom cały ogarnięty. No pozostało mi pranie, ale to po tym, jak zrobię obiad, bo Ida z Michałem są na basenie. Michał zabrał ją, żebym ja miała tu, wiecie, czas na posprzątanie. Bo jak ja tu sprzątam, to ona sobie układa lalki, wiecie, i robi mi na nowo bałagan. Więc pojechał sobie na basen z Michałem i z Gają. A ja muszę teraz jeszcze szybko zrobić obiad. Zrobię obiad i dopiero wtedy poskładam pranie, więc naprawdę dzisiaj intensywny dzień, bardzo, bardzo. A dzisiaj mamy już środę. Tygodnie mi lecą jak szalone. Chciałabym, żeby trochę się przytrzymały i zatrzymały. Właśnie jadę do pracy, odwiozłam Iduśkę, dzisiaj Michał ją odbiera, więc zostawiałyśmy fotelik, bo ja idę na paznokcie. W końcu się zebrałam, idę na paznokcie, idę na stopy, bo słuchajcie, aż w klapkach wstyd chodzić, bo dawno nie byłam. Więc tak, i dzisiaj jeszcze terapia, więc dzień intensywny, taki trochę dla siebie. Lubię te środy, naprawdę. Aż zaraz znowu koniec czerwca i to jest jakiś kosmos. Mi czerwiec, tak jak w zeszłym roku, mija bardzo podobnie, czyli w nastroju raczej średnim i humorze raczej średnim. Dlatego też, wiecie, nie odzywam się tu też za dużo. Tak szczerze powiem Wam, że nie mam chęci wyciągać telefonu i nagrywać się, kiedy mam gorszy dzień i udawać, że jest ok, jak nie jest. I tak ostatnie dni już były lepsze. Ale ten początek czerwca znowu dał mi w kość, więc ostatnio tak sobie z Michałem leżałam, rozmawiałam, że w lipcu chciałabym na pewno nad wieloma rzeczami popracować, bo sama się na siebie wkurzam, że pewne rzeczy działają tak, a nie inaczej. No więc zaraz będzie teleportacja na paznokcie już po 8 godzinach, więc do zobaczenia. Na świeżo, jestem po terapii i miałam dzisiaj tak świetną terapię. Naprawdę wychodzę z uśmiechem, bo takie fajne tematy. Widzicie, terapia to nie zawsze jest same smutki i żale. Czasami można przegadać też fajne tematy i zobaczyć wiele rzeczy, bo fajnie mi moja terapeutka jakby pokazała pewne rzeczy, wytłumaczyła, więc jestem bardzo zadowolona. Tymczasem jadę do Galerii Północnej, bo Karola, moja przyjaciółka, ma jutro urodziny. Ja jej co prawda zamówiłam prezent i już jest w paczkomacie, ale chciałabym coś tam jeszcze dokupić, bo mi czegoś brakuje. Ja tylko szybko pokażę Wam, co kupiłam
z Michałem Karoli. Nie pojechałam do galerii, bo Ida płakała i wracałam do domu. Przyszło to w takim pięknym pudełku. Proszę bardzo, dziękujemy. I ten papier tak pachnie pięknie, że muszę do nich napisać, czym on jest wypsiukany, bo pachnie cudownie. I ja Karoli zamówiłam zestaw dla bliźniąt. I tutaj jest tak, herbata zielona jaśminowa, równowaga. I bardzo jestem ciekawa, jak ona pachnie. Tutaj zaraz to wszystko fajnie poukładam. Mam takie pudełko, które dostałam chyba od Izuni na urodziny, więc je wykorzystam. Tutaj jest świeczka, obfitość, energia ognia i pachnie, bo sobie pozwoliłam ją powąchać, pachnie przepięknie. Tutaj jest jeszcze kula do kąpieli, energia wody, miłość i nie wiem jak pachnie, bo nie będę otwierała. Jeszcze taki dyfuzor z patyczkami zapachowymi, ochrona i on jest drzewo sandałowe chyba. Gałka muszkatołowa, pieprz, skóra, przyprawy, drzewo cydrowe, ambra, patchouli. To będzie taki męski chyba zapach bardziej. Nie mogę się doczekać, aż u Karoli ją powącham. I co tutaj jeszcze? I dwa olejki eteryczne. Jeden obfitość. I on, tutaj jest chyba też drzewo, kadzidło, skóra, szafran, drzewo. Miłość znowu ma takie słodkie nuty. Więc taki jest dla Karoli prezent. Myślę, mam nadzieję oczywiście, że jej się spodoba. Zaczęłam tego vloga i kończę go w łazience, ale stwierdziłam, że zrobimy sobie szybką pielęgnację. U mnie to jest olejek do demakijażu z Apisu i uwielbiam go naprawdę. Już Wam o nim mówiłam, on jest bardzo wydajny, mam już go od jakiegoś czasu, więc sobie wszystko nim dokładnie rozpuszczę i przepraszam, zaraz będę jedną wielką pandą, ale stwierdziłam, że tak na zakończenie tego vloga zakończymy go dobrą pielęgnacją. O, właśnie, to jest dobre słowo. I przy okazji, jak przecieram sobie oczy i na Was nie patrzę, to na dole macie przycisk subskrybuj, więc bardzo, bardzo mocno zachęcam, żeby przycisnąć ten przycisk i dać kciuka w górę, ponieważ jeżeli dajecie mi kciuka w górę, to ostatnio czytałam, że wtedy YouTube wyłapuje i przekazuje ten filmik dalej. Dobra, myślę, że już jestem pandą? No, prawie. Dobra, więc szybko sobie zmywam i zaraz do Was wracam z żelem. Niestety żel do buzi z Abyssa już mi się kończy, a też go bardzo, bardzo lubię. Więc mam chyba z Recibo w zapasie. To jest kolejny mój produkt, którego będę używać. W ogóle tak sobie myślę, żeby Wam powiedzieć, że ostatnio dostałam od Karoliny komentarz, że mam taki glow, że w ogóle moja buzia tak pięknie wygląda. I tutaj wrzucę Wam zdjęcie, jak jeszcze niedawno moja skóra wyglądała. Ona była po prostu w tragicznym stanie. Na szczęście już ją ukoiłam, uspokoiłam. Wszystko jest tak, jak powinno być zawsze, ale niestety nie zawsze tak jest. Natomiast teraz aktualnie ta moja buzia jest, uważam, w bardzo dobrej kondycji. Czasami, wiecie, przed okresem czy coś zdarzają mi się jakieś pryszcze, ale ze względu na to, że jestem na tym poście też i nie jem fast foodów, powiedzmy, tak dużo jak wcześniej i tego wszystkiego, całego shitu, to ta buzia jest uspokojona, ale zaraz Wam pokażę też ekstra produkt, tylko to zmyję. Dobrze, więc jest taką ogromną polecajką. To jest produkt z Aven Cleanance. O, dobra. To jest ten produkt, kiedy na mojej buzi dzieją się straszne rzeczy, to jest produkt, którego używam i on wtedy mi tą buzię koi. Kolejny produkt to jest ten krem z Aven. Numer jeden aktualnie dla mnie. Taka piękna rzecz, o której Wam opowiem niedługo, ale sobie zrobię właśnie mocniejsze nawilżenie. Ten produkt testuję już od miesiąca, ale jakby chcę skończyć ten miesiąc i dopiero dam Wam opinię. Ale ja już wiem, że to będzie jeden z moich ulubionych produktów do pielęgnacji. To jest mezoterapia bezigłowa. Ja sobie teraz zrobię nawilżanie. To trwa 5 minut i wracam do Was za 5 minut. Zabieg zakończony, nawilżenie ogarnięte.
No, powiem Wam, że naprawdę pięknie to wygląda. Jestem zadowolona bardzo. Idę spać, bo mój mózg już jest w innym w ogóle świecie, chyba właśnie już na poduszce mi głowa leży. Więc tym miłym akcentem dziękuję, że obejrzałaś tego vloga. Jeszcze raz zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Już niedługo 5000. I widzimy się niebawem. Na pewno będzie filmik z budżetem. Będzie też takie mini podziękowanie za 5000, jeżeli już niedługo dobiję 5000. No, więc trochę tych filmów zaplanowanych mam, ale ze względu na ostatnią słabszą formę po prostu też, wiecie, no też nie cisnęłam po sobie, bo próbuję po sobie nie cisnąć i się uspokoić, po prostu ogarnąć. Dobra, nie przedłużam i życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy. Zależy, kiedy oglądacie ten filmik. Do zobaczenia.